Siemaneczko, z tej strony Mateo. Dzisiaj pochodzimy sobie trochę tunelami, które znajdują się w fortyfikacjach. Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i co? Znajdujemy się w jednym z takich jakby chodników, tuneli. Tak to tu wygląda w środeczku. Tutaj mamy chyba nawet jakieś okiennice strzeleckie. Tu mamy ślepy zaułek. A my pójdziemy sobie tutaj w lewo i zobaczymy, dokąd nas ten chodnik zaprowadzi. Widzimy tam jakieś światełko, tak więc daleko nie będzie prowadził. Czuć powiew wiaterku. Dosyć fajna akustyka tutaj jest. Zbyt dużo śmieci również nie ma. Zobaczymy, gdzie uda mi się wyjść. No i co? Wyszliśmy z tych podziemi bastionu, z tego tunelu i wyszliśmy koło garaży. Tu już mamy bloki, ulica Karugi w Nysie. Teraz znajdujemy się w takim przejściu, ale nie to Wam chciałem pokazać. Tutaj mamy dwie takie odnogi po lewej i po prawej stronie. I zobaczcie, ile tutaj jest śmieci. Teraz już trochę to powywozili, ale kiedyś jak tu byłem, to była tragedia. Tutaj mamy okiennice, strzelnice strzelnicze do prowadzenia ognia. Tam u góry mamy chyba okienko wentylacyjne. No i tu po drugiej stronie mamy taką samą tą odnogę. Nie wiem, jak to można nazwać. Taką stróżówkę jakby. Zobaczcie. Tak samo. Okiennice strzelnicze. Główne okienko strzelnicze. No i u góry okienko wentylacyjne, żeby odprowadzać gazy prochowe, które występowały podczas wystrzału z tej broni czarnoprochowej. Zapylanie było tutaj konkretne. No i co? Tym razem znajdujemy się w innej lokalizacji, w innym miejscu. I mamy dwie odnogi, w prawo i w lewo. Najpierw pójdziemy sobie trochę w lewo. Tutaj mamy taki chodnik. Dosyć niski. Przejdziemy sobie kawałek tym chodnikiem. Zobaczymy, dokąd nas prowadzi. Jakiś pasek leży, jakiś śmieć. Zobaczcie. Jakiś pełno komarów lata, żebyśmy ich nie obudzili. No i ten tunel tak się... Nie no, a tak na serio. To ten tunel jest ślepy na końcu. Nigdzie nim nie wyjdziemy. Tak więc wracamy z powrotem i kierujemy się do drugiego przejścia, które jest drożne i można nim się przedostać dalej. Tu chyba mamy też jakieś okiennice strzelnicze. Otwór wentylacyjny do odprowadzania gazów prochowych. No i tutaj mamy tak zwane światełko w tunelu. I zobaczymy sobie, dokąd ono nas zaprowadzi. Nysa ma dosyć dużo podziemi. Te, którymi teraz chodzę, są ogólnie dostępne do zwiedzania. Są jeszcze na Forcie Prusy podziemia do zwiedzenia. Ale to już razem z przewodnikiem. Zobaczcie, tu mamy już wyjście. No, reszta jest niedostępna. Po prostu jest zasypana. Albo po prostu obiekt znajduje się w rękach prywatnych. Myśleliśmy, albo obiekt po prostu znajduje się w rękach prywatnych i też nie ma do tego dostępu. Ale co do fortyfikacji, Nysa ma ich tak dużo, że Srebrna Góra to jest mała góreczka w porównaniu do wszystkich fortyfikacji, które znajdują się w Nysie. W Nysie to jest tak zwana jakby góra.
Ale o tym wam jeszcze kiedyś też nagram osobny odcinek. O wszystkich fortyfikacjach, jakie znajdują się w Nysie. Te, które można było odwiedzić, odwiedziłem. Te, które są w rękach prywatnych, niestety nie. No bo są całkowicie zamknięte, ale zrobimy takie krótkie porównanie, ile jest fortyfikacji w Nysie. A tu przed nami jest drugi wojenny magazyn prochu, w którym znajdował się proch strzelniczy. No i co, byłoby na tyle tego dzisiejszego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie suba, dajcie jakiś pozytywny komentarz. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.